Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj właściwie szybki w przygotowaniu dodatek, dlatego że przyrządzę ryż czosnkowy z pietruszką i odrobiną jogurtu. Bardzo szybki, bardzo smaczny, świetny jako dodatek do dań głównych, ale także na zimno do sałatek, farszów, zapiekanek, do czego tam zazwyczaj używamy ryżu. Bardzo zatem uniwersalny. Mam nadzieję, że się Wam spodoba i że zechcecie go zrobić. Przepisy i składniki jak zawsze podaję na www.skutecznie.tv i serdecznie tam zapraszam, a za chwileczkę pokażę, jak szybciutko i prosto można ten czosnkowy ryż przyrządzić. Zapraszam. Zaczynam od tego, że zagotowuję wodę. Do garnka dodaję łyżeczkę oliwy z oliwek i trochę ją rozgrzewam, ale nie za mocno, tak aby nie zaczęła się palić. Dwa ząbki czosnku drobniutko siekam lub przeciskam przez praskę i dodaję do oliwy. Chwilkę smażę, ale dosłownie chwilkę, tyle tylko, żeby czosnek uwolnił swój aromat i absolutnie się nie spalił. I dodaję jedną miarkę ryżu. W moim przypadku tą miarką jest jeden kubek o pojemności 300 ml. Dokładnie mieszam i podsmażam ryż z czosnkiem. No i mieszam tak, aby ryż ani czosnek się nie przypaliły. Ryż powinien się ogrzać, a każde ziarenko ładnie pokryć oliwą. I to jest właśnie ten moment. I teraz dodaję przed chwileczką zagotowaną wodę, 2,5 miarki, czyli w moim przypadku 2,5 kubka. Dokładnie tego samego, w którym dodawałam ryż. Wodę solę do smaku. Ja solę do smaku wody morskiej. Mieszam i doprowadzam ją ponownie do zagotowania. Dodaję także odrobinkę cukru, ale tak naprawdę niewiele. I kiedy woda zaczyna się gotować i ma dokładnie taki smak, o jaki mi chodziło, czyli mieszanka soli i odrobinka cukru, zmniejszam grzanie, przykrywam i na najmniejszym z możliwych grzaniu gotuję przez jakieś 12-15 minut. Absolutnie w tym czasie nie podnoszę pokrywki, dlatego ważne jest, żeby ten płomień pod garnkiem był naprawdę mały. I po tym czasie wrócę i pokażę, co dalej. Po 15 minutach wyłączam grzanie, ale absolutnie nadal jeszcze nie podnoszę pokrywki. Widać, jak ryż wygląda w tej chwili, bo pokrywka jest przezroczysta i to umożliwia. Ziarenka są już ugotowane, każde osobno. Teraz pozwolę im dojść w tym cieple i parze, które nadal znajdują się pod pokrywką. I zostawiam je tak na jakieś kolejne 10 minut. Bez podnoszenia pokrywki. Natkę świeżej pietruszki myję, osuszam i drobniutko siekam. Gotowe. Minęło 10 minut. Uch, buchnęła para. Ryż wygląda tak. Sprawdzam jeszcze, czy jest dobrze ugotowany. Jest, ziarenka są mięciutkie i o to chodzi. I teraz dodaję 2 łyżki jogurtu naturalnego. Mój ma taką kremową, przyjemną konsystencję i jest bez dodatku cukru. Dodaję także przygotowaną wcześniej pietruszkę. Ja nie daję za dużo, ale oczywiście ilość pietruszki według własnych upodobań i według własnego uznania. Całość delikatnie mieszam, tak aby nie rozwalić tych pojedynczo ugotowanych ziarenek ryżu. Pachnie przepięknie, jest taki kleisty i spoisty, a jednocześnie ziarenka są ugotowane osobno. Właśnie taki efekt chciałam osiągnąć. Gdybym chciała ten ryż taki bardziej ugotowany na sypko, czyli żeby nie był taki lepki i właśnie spoisty, to dodałabym po prostu 2 miarki wody zamiast 2,5 miarek wody. Mi jednak chodziło dokładnie o taki efekt, stąd moje proporcje są podyktowane moimi potrzebami. I ryż jest gotowy, można go podawać. I gotowe. Gorący, spoisty, delikatnie pachnący czosnkiem i wzbogacony pietruszką oraz jogurtem ryż to wspaniały dodatek do dań głównych, do mięs o niezbyt intensywnym smaku oraz takich niepodawanych z sosami. Świetnie smakuje na ciepło czy na gorąco, ale oczywiście również sprawdzi się na zimno jako dodatek do sałatek, farszów, wszelkiego rodzaju nadzień czy zapiekanek. Mam nadzieję, że chcecie go wypróbować, a ja życzę smacznego i podaję go na stół.